Łódzkie na plus. Najważniejsze wydarzenia z regionu łódzkiego w filmowym skrócie. Od 6 do 12 października będą przyjmowane wnioski w nowej odsłonie konkursu na tzw. kapitał obrotowy. O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z regionu łódzkiego, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji spowodowanej epidemią koronawirusa. Organizatorem konkursu jest Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Myślę, że to jest dobra wiadomość dla tych, którzy na nią czekają, a z tego co wiem, sporo przedsiębiorców oczekuje tej decyzji. Zmieniamy nieco zasady gry, a zatem po pierwsze nie będzie zasady kto pierwszy, ten lepszy. Zaostrzamy w związku z tym kryteria, wprowadzamy punktację. Przede wszystkim spadek 30% przychodów, jeżeli chodzi o dane przedsiębiorstwo, to jest ten element, który jest bezwzględnie wymagany, żeby przedsiębiorca mógł ubiegać się o dofinansowanie. Szczegóły pokażą się niebawem na naszej stronie, a konkretnie w dniu dzisiejszym. Wszystkie informacje niezbędne do tego, żeby złożyć wniosek, tam również będą zamieszczone. Zapraszamy do naboru. Wirtualne spotkania z beneficjentami, koncerty, konkursy, warsztaty i spacery po regionie łódzkim to atrakcje 7 dni otwartych funduszy europejskich. W akcję po raz kolejny zaangażował się Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. W tym roku wszystkie wydarzenia odbywały się online. Zwieńczeniem obchodów TOFE były koncerty laureata programu The Voice Kids Marcina Maciejczaka oraz Queen Symfonicznie, transmitowane z Filharmonii Łódzkiej. Sieradz, Radomsko i Konstantynów Łódzki to kolejne miasta, gdzie odbyły się spotkania z cyklu Porozmawiajmy w Łódzkiem. W trakcie spotkań marszałek województwa oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego rozmawiają z mieszkańcami, przedstawicielami samorządów i organizacji pozarządowych. Przy pomniku Armii Krajowej w Łodzi odbyły się obchody 81. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. W uroczystościach wzięli udział weterani, mieszkańcy i przedstawiciele władz samorządowych. Uczniowie szkół podstawowych z gminy Głowno odwiedzili Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Wycieczka była elementem większego projektu, na który gmina Głowno pozyskała unijne dofinansowanie. O przyszłości energetyki rozmawiano w Bełchatowie na wyjazdowym posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego. Podczas spotkania przedstawione zostały m.in. założenia polityki energetycznej Polski do 2040 roku. Jest 2 października, Emila Okupska witam i zapraszam na pierwszy w tym miesiącu i zarazem ostatni w tym tygodniu serwis informacyjny Telewizji Centrum w piątek. W dzisiejszych wydarzeniach powiemy m.in. Są środki finansowe na uprzątnięcie odpadów zmagazynowanych na składowisku w Brużyczce Małej. Zajmie się sprzątaniem tego terenu. Firma ma w swoim zadaniu spakowanie, transport i utylizację tychże odpadów. Oraz wbito łopatę pod kolejny blok mieszkalny. Dzisiaj w większości w pierwszym budynku mieszkania mamy już zarezerwowane, pozostały jeszcze tylko pojedyncze lokale, także zachęcam do rezerwacji mieszkań i zgłaszania się do spółki. Powiatowy samorząd po wielu miesiącach starań pozyskał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska blisko 17 milionów złotych na uprzątnięcie odpadów nielegalnie zmagazynowanych w Brużyczce Małej w gminie Aleksandrów Łódzki. Dzisiaj mogę zakomunikować mieszkańcom powiatu zgierskiego, że udało nam się pozyskać
około 17 milionów złotych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Pieniądze te są podzielone w taki sposób, że 3 400 000 jest to pożyczka, której samorząd powiatowy musi oddać do 2028 roku, natomiast 13,5 miliona jest to dotacja. Oczywiście w formie przetargu wyłoniliśmy firmę, która zajmie się sprzątaniem tego terenu. Firma ma w swoim zadaniu spakowanie, transport i utylizację tychże odpadów. Powiem tak, że do końca tego roku na pewno wszystkie odpady z Różyczki znikną. Mają swojego właściciela. Właściciel, który zarobił na ich składowaniu znaczne pieniądze. Dlatego też chcę Państwa zapewnić, że zrobię wszystko, ażeby środki tutaj zainwestowane w to były w jak największym stopniu odzyskane od tych, którzy zawinili takiej sytuacji. Do końca tego roku 2013 ton niebezpiecznych substancji zostanie usuniętych i unieszkodliwionych. Z pewnością na taką informację czekało wielu mieszkańców powiatu zgierskiego. Więcej o nielegalnie zmagazynowanych odpadach w Różyczce Małej powiemy w programie EkoPatrol, na który zapraszamy tuż po serwisie informacyjnym. Pierwszy raz po długiej przerwie przedsiębiorcy ze Zgierza i okolic spotkali się na śniadaniu biznesowym. Wydarzenie było okazją do wymiany doświadczeń między przedstawicielami różnych firm. Zgromadzeni mogli zdobyć informacje na temat systemu wsparcia dla przedsiębiorców z regionu, pracowniczych planach kapitałowych, nie zabrakło wykładu motywacyjnego. Ze śniadania na śniadanie przybywa chętnych. Tak było i tym razem. Niestety, ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, liczba osób musiała być ograniczona. Przedsiębiorcy zadowoleni, my też się bardzo cieszymy. Jak zawsze jest bardzo dużo chętnych, natomiast to, co ja muszę Państwu powiedzieć, to jest to, że śniadania będą się odbywały zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego, który obowiązuje. I bardzo Państwa uprzejmie prosimy o reagowanie na naszą korespondencję, ponieważ tylko i wyłącznie osoby, które się zapiszą i potwierdzą swój udział w śniadaniu, będą mogły w nim uczestniczyć. Musimy przestrzegać wszelkich zasad i ilości osób przebywających w danej przestrzeni. Podczas wydarzenia pojawili się stali bywalcy, jak i osoby, które dopiero co rozpoczynają przygodę z własnym biznesem. Bez względu na to, na każdego z nich czekała porcja solidnych i pożytecznych informacji. Mam okazję spotkać znajomych przedsiębiorców. Fajna atmosfera, fajna sytuacja. Bardzo brakowało, ponieważ to są bardzo fajne spotkania, bardzo fajne szkolenia. Można się czegoś fajnego dowiedzieć. Przede wszystkim na przedsiębiorcy. No chociażby dzisiejszy, tak, wykład. Patryk Matusiak, Urząd Marszałkowski. O możliwościach dla przedsiębiorcy. Czy pan Paweł Łanyszewski, tak, prezes UAR-u, który opowiadał o możliwościach pożyczek, dofinansowania działalności, no i szeregu innych takich spraw, które są bardzo istotne dla przedsiębiorcy. W takich śniadaniach biznesowych uczestniczę każdorazowo z wielką chęcią, z wielką sympatią do organizatorów, dlatego że informacje podawane na tych śniadaniach są po prostu użyteczne dla przedsiębiorcy. To wszyscy przedsiębiorcy tęskniliśmy za tą inicjatywą. Uważam, że ona jest unikatowa w ogóle. No tutaj w regionie, dlatego że mało jest takich spotkań, które scalają przedsiębiorców, które służą wymianie doświadczeń, zwłaszcza w tym trudnym okresie, ale też dają realną pomoc, bo spotkania i te śniadania obejmują zarówno tematy merytoryczne, jak i tematy takie wsparciowe też dla nas, czyli wykłady motywacyjne, pomoc taką miękką, psychologiczną, więc to jest po prostu realna pomoc dla przedsiębiorcy. Dodatkowo spotkanie inaczej niż dotychczas nie odbywało się w budynku przy ulicy Długiej, a w kawiarni Lewant, miasto Tkaczy, przy ulicy Dąbrowskiego. To właśnie tu eksperci spotkali się ze Zgierzanami. A kolejne śniadanie biznesowe już w tym miesiącu. Zatem warto śledzić stronę Zgierskiego Centrum Obsługi Przedsiębiorców.
W listopadzie zeszłego roku rozpoczęła się inwestycja budowy pierwszego z dwóch bloków TBS na osiedlu 650-lecia w sąsiedztwie SP12. Po niespełna roku można obserwować, że pierwszy z budynków jest już prawie gotowy. W środę rozpoczęły się pierwsze prace przy kopaniu fundamentów pod drugi z obiektów. Pierwszy etap inwestycji polegający na budowie budynku wielorodzinnego z lokalami użytkowymi został rozpoczęty jesienią ubiegłego roku. Natomiast wczoraj rozpoczęła się budowa kolejnego budynku mieszkalnego. Ten drugi budynek, jest to tylko budynek mieszkalny, rozpoczyna się budowa tego budynku dzisiaj. W większości w pierwszym budynku mieszkania mamy już zarezerwowane, pozostały jeszcze tylko pojedyncze lokale, także zachęcam do rezerwacji mieszkań i zgłaszania się do spółki. Natomiast w drugim budynku mamy już zarezerwowane 4 mieszkania. W pierwszym bloku, którego budowa rozpoczęła się jesienią zeszłego roku, już niebawem rozpoczną się prace wykończeniowe. Oba budynki będą 5-kondygnacyjne. Lokale mieszkalne będą 2- i 3-pokojowe o powierzchniach od 40 do 70 metrów kwadratowych. Formalnie prace rozpoczynają się na budowę, wkopywaniu fundamentów, wykopywaniu pod fundamenty struktury ziemi. Za chwileczkę faktyczna realizacja, co ogromnie cieszy. Cała realizacja w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego zgodnie z założeniem przebiega poprawnie. Już ze swojej strony mogę powiedzieć, zastanawiamy się nad kolejnymi terenami, które dadzą możliwość naszej spółce realizowania tej inwestycji, jakże potrzebne jest z punktu widzenia rozwoju mieszkalnictwa szeroko rozumianego, a przede wszystkim również tego mieszkalnictwa proponowanego w formule w TB. Obydwa budynki wielorodzinne liczyć będą łącznie 57 lokali. Pierwsze przekazanie kluczy planowane jest na 2021 rok. Za nami już piąty szkolny bieg na orientację. W wydarzeniu udział wzięło blisko 150 uczestników. Bieg miał na celu głównie kształtowanie nawyków kulturalnego i bezpiecznego poruszania się po lesie i szlakach turystycznych. Szkolny bieg na orientację miał miejsce we wtorek. W piątej edycji biegu wzięła udział rekordowa liczba uczestników. Ze względu na panującą pandemię, grupy uczniów rozpoczynały bieg w odstępach czasowych. Piąty i najliczniejszy. Wcześniej mieliśmy poniżej setki. No tutaj tych uczestników faktycznie dużo. Nie wiem, czy to jest może taka chęć też wyjścia już. Ta pandemia spowodowała, że się ludzie trochę chowają. My jednocześnie tym pomysłem jakby tutaj nie robimy jakiejś dużej masowej imprezy. Te grupy wychodzą w odstępach. W zasadzie grupy we własnych gronach podróżują. Mieszają się tylko tam na dużej przestrzeni na Malince. To jest jedyne to miejsce takiego wspólnego spotkania, kiedy też już stamtąd też będą, za chwilę będą wywożone autobusami te dzieci, tak, te grupy odwożone. Uczniowie mieli do pokonania 8-kilometrowy dystans. Musieli poruszać się w terenie za pomocą praktycznego wykorzystania przedmiotów wskazujących drogę do celu, takich jak kompas, mapa, telefon komórkowy czy aparat cyfrowy. Byłem już tutaj 2 razy. Dystans jest mały. W ciągu 2 godzin musimy dojść na Malinkę. Pokonując, musimy po drodze zebrać takie czynniki. Musimy. No i to nie jest trudne. Chęć jest. Było super. Na początku nie mogliśmy znaleźć kodu, ale potem jakoś go znaleźliśmy. My tam w telefonie mieliśmy taką aplikację specjalną, żeby ten kod jakby zeskanować. I wtedy w telefonie się pokazywało, jak mamy i gdzie iść. No, moim zdaniem powinny być organizowane trochę częściej i moim zdaniem to bardzo fajna sprawa z tymi rajdami. Uczniowie musieli dojść do 16 stacji. Tam czekały na nich różne zadania, a także informacje potrzebne do dalszego podróżowania. Po podliczeniu punktów zwycięskie grupy otrzymały puchary. Nagrodzeni zostali także ci uczniowie, którzy brali udział we wszystkich dotychczasowych rajdach. W weekend aura w naszym mieście może na chwilę przypomnieć nam letnie i słoneczne dni. Deszcz na chwilę ustąpi słońcu oraz temperaturę rzędu 22-23 stopni. Jak dokładnie przedstawia się prognoza pogody na weekend, zobaczmy. W
sobotę zachmurzenie małe, będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie do 23 kresek. Z południowego wschodu powieje umiarkowany wiatr. W niedzielę aura podobna, pochmurna z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie do 22 stopni Celsjusza w dzień i do 15 nocą. Ciśnienie sięgnie 1003 hektopaskali i będzie spadać. Z kolei w poniedziałek na niebie sporo słońca, częściowo słonecznie, z przelotnymi opadami deszczu oraz temperaturą do 22 stopni. Biometr obojętny. I to wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Państwa w serwisie informacyjnym. Po krótkiej przerwie program EkoPatrol, na który serdecznie zapraszamy. Natomiast w poniedziałek o 16:30 zapraszam na kolejne porcje informacji. Miłego popołudnia i weekendu życzę. Pozdrawiam. Powiatowy samorząd po wielu miesiącach starań pozyskał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska blisko 17 milionów złotych na uprzątnięcie odpadów nielegalnie zmagazynowanych w Bróżyczce Małej w gminie Aleksandrów Łódzki. Za naszymi plecami jest tutaj zgromadzone ponad 2000 odpadów. Odpadów, które są w większości odpadami niebezpiecznymi bądź odpadami toksycznymi. Między innymi znajdują się tutaj odpady medyczne, które w żadnym wypadku nie powinny się tutaj znaleźć. Magazynowane są wbrew wszelkim zasadom bezpieczeństwa. Są tu również odpady ropopochodne, które znajdują się w plastikowych zbiornikach, które niestety mają to do siebie, że mogą w każdej chwili się rozszczelnić. Zresztą mieliśmy taką sytuację, gdzie Straż Pożarna musiała przepompowywać te substancje do innych zbiorników. Dlatego też są to odpady, które spowodowały duże zagrożenie, w związku z czym w marcu ubiegłego roku podjąłem decyzję o zawiadomieniu prokuratury na firmę, na spółkę, która tutaj działała i wnosiła konkretne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców, jak i też również duże szkody, potencjalne szkody dla środowiska. Jednocześnie podjęliśmy decyzję o tym, ażeby przystąpić do sprzątania tychże odpadów. Dzisiaj mogę zakomunikować mieszkańcom powiatu zgierskiego, że udało nam się pozyskać około 17 milionów złotych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Pieniądze te są podzielone w taki sposób, że 3 400 000 jest to pożyczka, której samorząd powiatowy musi oddać do 2028 roku, natomiast 13,5 miliona jest to dotacja. Oczywiście w formie przetargu wyłoniliśmy firmę, która zajmie się sprzątaniem tego terenu. Firma ma w swoim zadaniu spakowanie, transport i utylizację tychże odpadów. Powiem tak, że do końca tego roku na pewno
wszystkie odpady z Różyczki znikną. Jest to dla mnie bardzo duża sprawa, dlatego też, że usuwamy zagrożenie dla mieszkańców. Ja chcę powiedzieć, że przez ostatnie miesiące musieliśmy wdrożyć procedury, które umożliwiły w ogóle dojścia do tego stanu, jakim jesteśmy. Wywoływało to pewne zaniepokojenie. Również ja sobie zdaję sprawę, że i u mieszkańców, ale i również nas, żeby tutaj nic złego się nie stało. Chcę z całą stanowczością powiedzieć, że te odpady miały i mają swojego właściciela. Właściciel, który zarobił na ich składowaniu znaczne pieniądze. Dlatego też chcę Państwa zapewnić, że zrobię wszystko, ażeby środki tutaj zainwestowane w to były w jak największym stopniu odzyskane od tych, którzy zawinili takiej sytuacji. W składowisko, gdzie tak naprawdę znajduje się istna tablica Mendelejewa, ja cieszę się, że od 10 miesięcy skład zarządu powiatu zmienił się, są pozyskane skutecznie środki na uprzątnięcie tego niebezpieczeństwa dla mieszkańców. Chciałbym podziękować w imieniu swoim zarządu i mieszkańców powiatu zgierskiego Zarządowi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz panu ministrowi środowiska Michałowi Kurtyce za to, że wspierali nas i od początku mogliśmy liczyć na to, że samorząd jako jedyny w województwie łódzkim, bo to jest największy powiat, uzyska te środki i ten problem zostanie rozwiązany skutecznie. Tak jak panowie starostowie mówili, mamy już podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska na dotację i pożyczkę. Łącznie jest to kwota 16 952 512 zł. Tak jak pan starosta mówił, po uprzątnięciu tych odpadów my jesteśmy zgodnie z ustawą zobowiązani do egzekucji wobec spółki Spreko, która tutaj zgromadziła te odpady. Spółki, wobec której w tej chwili prokuratura Łódź-Widzew prowadzi postępowanie. Natomiast od strony technicznej będzie to wyglądało w sposób następujący. Odpady mają być zabrane stąd i przewiezione bezpośrednio do miejsca, w którym będą utylizowane. I tak mamy skonstruowaną umowę, czyli żadnych pośredników, 100% odpadów trafia do tych miejsc, gdzie mają być zutylizowane. Utylizowane będą w dwóch miejscowościach, w Skarmierzu, Skarmierz i w Karsach. Tam są zakłady, które posiadają instalacje do otrzymywania paliw alternatywnych, spalarnie odpadów niebezpiecznych oraz miejsce przerabiania odpadów generalnie wszystkich, tak? Zwłaszcza odpadów, które nie podlegają biodegradacji. Czyli 100% odpadów stąd trafia bezpośrednio do zakładów, które przetworzą i zutylizują te odpady. Są to oczywiście zakłady działające zgodnie z polskim prawem, posiadające właściwe decyzje właściwych marszałków, czyli województwa, marszałka województwa świętokrzyskiego i opolskiego. Samo wywożenie będzie się odbywało w czterech transzach, po 500 ton w jednej transzy. Wszystko jest już rozplanowane, będą to specjalistyczne samochody, które będą uwzględniały charakter odpadów, czyli ich właściwości fizyczne i chemiczne oraz formę, w jakiej one występują, bo to są zarówno odpady i płynne, i odpady w postaci leków, odpadów medycznych, odpady toksyczne, także specjalistyczny transport przez osoby posiadające uprawnienia, tak zwane RDF, czyli to jest międzynarodowe uprawnienie do przewożenia odpadów niebezpiecznych, gdyż te wszystkie odpady zostały zakwalifikowane jako odpady niebezpieczne. I te środki, które pozyskaliśmy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Była taka możliwość po znowelizowaniu w ubiegłym roku ustawy o odpadach, artykuł 26a, zgodnie z którym, jeżeli są to odpady niebezpieczne, można zbiegać się o środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na ich utylizację. Natomiast czy to są odpady niebezpieczne, muszą stwierdzić odpowiednie instytucje i zgodnie z ustawą my te opinie uzyskaliśmy. Mam na myśli tutaj Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Państwowej Straży Pożarnej i Sanepidu. Wszystkie te organy stwierdziły, że są odpady niebezpieczne, które należy niezwłocznie usunąć. W związku z tym, że firma, której my cofnęliśmy, której pan starosta cofnął zezwolenie, była zgodnie z naszą decyzją cofającą zezwolenie zobowiązana do usunięcia tych odpadów w określonym terminie. W związku z tym, że tego nie zrobiła i ze względu na charakter tych odpadów zostało wydane kolejne zarządzenie, tak zwane zarządzenie, decyzja zastępcza, gdzie my usuniemy te odpady, a tak jak pan starosta mówił, zgodnie z ustawą jesteśmy zobowiązani prowadzić egzekucję wobec spółki Spreko, która tutaj przywiozła te odpady i każdą złotówkę, którą w wyniku egzekucji uda nam się odzyskać, jesteśmy zobowiązani przekazać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Także przetarg mamy już rozstrzygnięty, firma jest wybrana, natomiast umowa zostanie podpisana najprawdopodobniej jeszcze w tym tygodniu, czyli w czwartek bądź w piątek, ale tak jak mówię, jeżeli Państwo jesteście zainteresowani dokładnie szczegółami, charakterem tych odpadów, wszystko jest to w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na naszej stronie internetowej. Podczas zorganizowanej konferencji pojawił się również temat składowisk odpadów na terenach byłych zakładów Boruta w Zgierzu. Wysypisko po GreenTechu. Przepisy mówią oczywiście, że starosta odpowiada za składowiska do 3000 ton. W Zgierzu mamy taką sytuację, że tam jest ponad 20 tysięcy ton. W związku z czym jest to troszkę problematyczne co do kompetencji. Natomiast chcę jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. O ile tutaj mamy odpady niebezpieczne, zagrażające zdrowiu i życiu mieszkańców, jak też również wywołujące szkody dla środowiska, wtedy podlega to pod artykuł 26a ustawy o odpadach i można na takie śmieci pozyskać dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, tak jak tutaj w tym wypadku było. Natomiast w Zgierzu te odpady trudno zaliczyć do tej kategorii, ponieważ w większości są to odpady sprasowane, plastiki, tektury i tego typu rzeczy. Muszą być to określone jako odpady niebezpieczne. No tam oczywiście są to odpady, które mogą powodować zagrożenie, no jakie, no przede wszystkim rozwoju jakichś gryzoni, jakichś tam insektów, które no przede wszystkim szpecić otoczenie. Natomiast na pewno nie są to odpady, które powodują bezpośrednie zagrożenie takie, jak tutaj mamy, bo tutaj, tak jak powiedziałem, tutaj mamy leki, tutaj mamy odpady medyczne, tutaj mamy ropopochodne, tutaj mamy rtęć, a więc zupełnie inna kategoria odpadów. Oczywiście, że rozmawiamy i leży to nam na sercu bardzo, bardzo i na pewno zalega. Jest to problem, który musi się rozwiązać, ale myślę, że problem musi się rozwiązać przede wszystkim w sporze kompetencyjnym, żebyśmy jasno sobie określili, co do kogo należy kompetencyjnie, ponieważ samorząd jest tą instytucją, która musi każdą złotówkę wydać zgodnie z prawem. Jeżeli mogę, szanowni państwo, jeszcze uzupełnić wypowiedź pana starosty. Tutaj trwają rozmowy z Urzędem Marszałkowskim. One są daleko zaawansowane, zarówno marszałek, jak i pan starosta chce ten problem rozwiązać, tylko musimy mieć jasno, ustawa o odpadach znowelizowana nie do końca jest tutaj w tym punkcie w sposób, że tak powiem, jasny i czytelny sformułowana. Czy to sprząta powiat, czy to jest w kategorii do 3000 ton, czy powyżej 3000 ton marszałkowskich.
marszałek. Nie wiadomo, co z tymi decyzjami, które były właśnie wydane wcześniej, ale tutaj rozmowy trwają i myślę, tutaj więcej może powiedzieć pan przewodniczący Linkowski, bo osobiście się w to zaangażował, tutaj reprezentując pana marszałka, ale takie spotkania są i chcemy wspólnie ten problem jak najszybciej rozwiązać. To jest sukces tego zarządu, które dzięki 10 miesiącom ciężkiej, intensywnej pracy udało się rozwiązać problem. Nie ukrywam, że przy jakimś malutkim wsparciu innych instytucji. Dzisiaj mówimy o tym. Państwo dopytujecie się o inne składowiska, które są na terenie powiatu zgierskiego. I mnie jako mieszkańca powiatu zgierskiego, członków zarządu, interesują te tematy i proszę nam wierzyć, że trwają naprawdę zaawansowane, podkreślam to, prace, aby tymi tematami w najbliższym czasie podzielić się z opinią publiczną o ich ustaleniach i o drodze do rozwiązania. Wszystkie prace, które podejmujemy zarówno ze strony zarządu powiatu zgierskiego, jak ze strony władz województwa łódzkiego, zmierzają do rozwiązania tego problemu, także ze strony pana prezydenta. Trzy instytucje, czyli mamy samorząd powiatowy, wojewódzki, samorząd miejski, do tego także mamy administrację rządową, która chce rozwiązać problemy na składowiska odpadów niebezpiecznych, bo to w gestii także będzie, liczę rządu, że będzie olbrzymie wsparcie przy rozwiązaniu tego problemu. Musicie nam państwo dać troszeczkę jeszcze czasu na to, żebyśmy mogli państwu zakomunikować dobre informacje w tamtych tematach. O odpadach, które znajdują się na składowisku po dawnych zakładach Boruta. Tutaj, tak jak panowie mówili, prace są bardzo zaawansowane i są włączone trzy strony, czyli pan starosta, pan marszałek i prezydent miasta Zgierza. W tej chwili, na dzień dzisiejszy, prezydent miasta Zgierza deklaruje, że uprzątnie te odpady. Warunkiem jest przekazanie tego terenu. W tej chwili pan starosta wystąpił do prokuratorii generalnej, która prowadzi tę sprawę. Mówimy o terenie. Prokuratoria przygotowuje dokumenty, już ma wszystkie dokumenty niezbędne do tego, żeby sprawę skierować do sądu. Jeżeli uda nam się w sądzie odebrać teren, użytkowanie wieczyste właścicielowi, wtedy my, jako przedstawiciel Skarbu Państwa, to wszystko jest już dogadane, przekazujemy prezydentowi Zgierza, a prezydent Zgierza, tak jak mówił pan, to przewodniczący Linkowski, przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego i tych instytucji, które zajmują się ochroną środowiska, ma możliwość pozyskania pieniędzy na zlikwidowanie tego w sposób, że tak powiem, definitywny, co na pewno szkodliwie oddziałuje na wysypisko, z tym, że proszę państwa, tutaj nie mówimy o takich pieniądzach, które i tak są duże w przypadku Brużyczki, gdzie mówimy o kwocie 16 milionów 952 512 zł. Tam mówimy już dosłownie o dziesiątkach milionów. Trudno jest oszacować koszt usunięcia tych odpadów po ekoborucie. Natomiast no, padają kwoty różne, ale to jest gdzieś w granicach 80-100 milionów złotych, więc to jest zupełnie inny rząd wielkości. Na pewno tutaj pan prezydent Bez wsparcia zarówno starosty, jak i marszałka nie podoła, bo to przekracza możliwości. I tak tutaj mówił pan przewodniczący Linkowski, na pewno będzie tutaj musiała się strona rządowa włączyć. Zresztą tak jak i my skorzystaliśmy tutaj z tych środków, które mogliśmy wykorzystać właśnie po nowelizacji ustawy o odpadach, która weszła w życie 6 września ubiegłego roku, że te pieniądze w przypadku odpadów niebezpiecznych otrzymują po prostu z budżetu państwa za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.